Bardzo gorąco pozdrawiam całe zgromadzenie eucharystyczne. Jesteśmy tutaj w tej pięknej świątyni, w katedrze bydgoskiej, by doświadczyć wspólnoty. Wspólnoty nie tylko duchu wiary, ale jeszcze wspólnoty narodowej. Jesteśmy Polakami, mieszkamy w naszym kraju i czujemy w sercach potrzebę, by być tutaj teraz przy stole eucharystycznym i dziękować. Dziękować Bogu za naszą niepodległą ojczyznę. Gromadzimy się, by dziękować za wolność, za to, że możemy żyć w Polsce, która widnieje na mapach Europy i świata. Gromadzimy się wreszcie, by dziękować za tych wszystkich, którzy wywalczyli nam tę niepodległość. Dziękujemy za tych, którzy dla ojczyzny ginęli, cierpieli oraz ponosili liczne ofiary, by ojczyzna mogła wyłonić się jak ten feniks z popiołów. Dziękujemy także za tych, którzy przekazywali polskie, narodowe wartości z pokolenia na pokolenie, by ojczyzna, choć nieistniejąca na mapach ówczesnej Europy i świata, przetrwała wtedy w sercach pokoleń, by była obecna w stylu życia, mimo że w niewoli. Dziękujemy za ludzi Kościoła, za ludzi różnych wyznań, którzy w tych trudnych chwilach stali przy polskim narodzie, dodając wtedy odwagi, wzniecając ewangeliczną nadzieję na zwycięstwo dobra nad złem. Dziękujemy za tych, którzy pomogli polskim, naszym narodowym wartościom przetrwać w przestrzeni publicznej, chociażby wtedy w murach kościołów, świątyń, gdzie wznosiło się do Boga błaganie płynące z serca z taką ufnością: ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Wszystkim im towarzyszyły słowa, jakże pięknie wypisane na polskich sztandarach: Bóg, honor, ojczyzna. Oni doskonale wiedzieli, że tych trzech podstawowych wartości w życiu człowieka nie da się oddzielić, bo są ze sobą organicznie złączone. Stanowią jakby jedną linię. Drodzy siostry i bracia, jest taki obraz, który widziałem. Pozwolę sobie niestety podzielić się nim w tym momencie. Stoi młody człowiek przed godłem i napisem: Bóg, honor, ojczyzna. I jego myśl jest taka: nie czaję ni słowa. O co tu chodzi? Dziękuję, że są młodzi siostry i bracia. Ufam, że wszyscy tutaj czaimy, o co w tym napisie chodzi. Ufam, że czaimy i wiemy dokładnie, co to znaczy dla nas. My czaimy te słowa. Rozumiemy jeszcze to zdanie. Przyjmujemy się nim i przyjmujemy je i przejmujemy się tym zdaniem. Ono żyje w nas. Jesteśmy tu u Boga właśnie w intencji naszej ojczyzny, bo w Bogu czerpiemy siłę, tę właściwą motywację również w życiu społecznym, by poprzez dar służby, miłości bliźniemu, tak jak to czynił patron dzisiejszego dnia, patron tutaj Bydgoszczy, naszej katedry, święty Marcin, potrafił się tym płaszczem miłosierdzia podzielić, swoim płaszczem. To konkretny uczynek dla temu, który potrzebował. Jest wielka symbolika tego dzielenia się sobą, tym dobrem, które się ma w sercu, w trosce o drugiego człowieka, bardziej potrzebującego. I dlatego tutaj jesteśmy też, by nabrać tego ducha miłości, bo w Bogu to jest możliwe. I wtedy tej miłości bliźniemu, tej służbie, mieć honor.
Bo ojczyzna to nasz zbiorowy obowiązek, a wzór miłości mamy w tym, który dokonał tego świadectwa miłości najbardziej. W Panu Jezusie Chrystusie, a od Niego wszyscy, którzy są w Nim, tak jak święty Marcin, też to samo czynią. Dziś my, siostry i bracia, stoimy na straży tych trzech świętych słów na naszej polskiej ziemi. W naszych uszach, jak przez wieki w uszach naszych praojców, brzmią te trzy słowa: Bóg, honor, ojczyzna. Słowa rzeczywiście wielkie, można powiedzieć święte. Jesteśmy za te słowa odpowiedzialni przed historią i tymi, którzy przed nami odeszli, a tak bardzo pragnęli wolnej Polski i jej niestety nie doczekali. Jesteśmy odpowiedzialni przed tymi, którzy przyjdą po nas, którym w tej sztafecie pokoleń mamy te nasze polskie tradycje przekazać z tym sztandarem właśnie. To jest nasza odpowiedzialność. Ta sztafeta pokoleń. Dzisiaj właśnie się cieszymy dziećmi, młodzieżą, którzy są, bo to im mamy przekazać tę sztafetę, tę pałeczkę, ten sztandar. Te święte słowa to naszą polską tradycję, bo chcemy wszystko zaczynać w Bogu. Bez Boga ani do proga, słyszymy to nasze polskie przysłowie, wyraża tę odwieczną prawdę, że choćbyśmy na uszach stawali, by budować pomyślność naszą i naszej ojczyzny, to bez Bożego błogosławieństwa skazani będziemy na klęskę. Wzajemną walkę może nawet. Poczucie beznadziejności. Bo w kim pokładać wtedy ufność, jak nam nie będzie wychodziło? Gdy Boga obecnego poprzez krzyż Chrystusa i obraz Jego Matki Maryi, tutaj też w naszej bydgoskiej katedrze, Matki pięknej miłości, z naszej polskiej historii to odrzucimy, to jest tylko krok do odrzucenia tych wartości, które mają nasze wzajemne relacje budować. Bo w oparciu o co? To jest prosta droga do odrzucenia honoru jako fundamentu wzajemnych odniesień i relacji braterskich, siostrzanych. Nawet wtedy, gdy bardzo się w tym wszystkim w codzienności różnimy i w poglądach politycznych, spojrzenie na gospodarcze wymiary, inne rzeczy, filozofię jakąś własną życia, to jednak odrzucenie tych wartości może spowodować, że odrzucimy samych siebie. Kiedy wreszcie zabraknie Boga i Jego błogosławieństwa, kiedy pozwolimy, byśmy stali się ludźmi bez honoru, to klęska nasza i naszej ojczyzny będzie wielka, tak jak to już w naszej polskiej historii niestety bywało. Możemy sobie to tylko przypomnieć, oby się nie powtórzyło. Wtedy także okaże się, że ojczyzna jest nam niepotrzebna i będzie stanowiła zbędny balast. Można powiedzieć, że wtedy jakiś kosmopolita. Dzisiaj, siostry i bracia, obchodzimy kolejną, 105. już rocznicę odzyskania niepodległości. Ta dzisiejsza uroczystość narodowa, patriotyczna, przypomina nam, za jaką cenę obroniliśmy to całe dziedzictwo, któremu na imię Polska. Najpierw w czasie zaborów, aż do roku 1918. W czasie reżimu komunistycznego, aż do roku 1989. Cieszyliśmy się w międzyczasie między tymi historiami wolnością, niepodległością, biorąc na siebie od nowa odpowiedzialność za przyszłość złożonego w nasze ręce dziedzictwa naszych ojców. Niepodległa Polska to ojczyzna. Ale ojczyzna nabyta krwią, więzieniem, śmiercią wielu Polaków, którym dzisiaj pragniemy oddać hołd, za których się też tutaj w tej Eucharystii modlimy. Dzisiaj wspominamy ich wszystkich, a to wspomnienie wzywa nas do wdzięczności. Ale nie tylko do wdzięczności, ale także i troski. Nie tylko o niepodległą Polskę, ale także w tej sytuacji światowej, także o narody, które dzisiaj na naszych oczach walczą o sprawiedliwość,
wolność i niepodległość. O nich też myślimy. Dzisiaj, siostry i bracia, ciesząc się odzyskaną niepodległością, dziękujemy Panu Bogu za ojczystą ziemię, na której żyjemy, za język, za wszystko to, co nas łączy. Dziękujemy za tych wszystkich, którzy żyli na tej ziemi w minionym tysiącleciu, uznając Chrystusa za swojego mistrza i Pana. Dziękujemy za tych, którzy kształtowali, rozwijali w swoim otoczeniu i w całej ojczyźnie wielkie wartości. Chcemy nimi żyć nadal. Przejmujemy je. Poczujmy się głęboko tymi, którzy dzisiaj przyszli do świątyni, aby wspólnie świętować. Aby dziękować naszemu Mistrzowi Jezusowi Chrystusowi, a przez Niego dziękować Bogu Ojcu za to, że jesteśmy dziećmi tej polskiej ziemi. Że tutaj nasi rodzice nas zrodzili. Tutaj wychowywaliśmy się. Tutaj żyjemy. I pewnie kiedyś tutaj spoczną i nasze doczesne szczątki. Prośmy z całego serca naszego miłosiernego Pana, abyśmy byli coraz bardziej odpowiedzialni, mądrzy i umiejętni w tym, w czym Pan Jezus jest dla nas mistrzem, w oddawaniu Bogu Ojcu chwały. Przez to stajemy się najlepszymi dziećmi tej ziemi, budującymi jej szczęście tu i teraz, a kiedyś i w wieczności. Co daj nam wszystkim, Panie Boże. Amen.